To jeszcze się nie załapałem. To jak ktoś mnie słyszy, to tam, gdzie bardzo dużo przeklinają, to ja jestem gotowy, proszę uprzejmie. Po pierwsze, to była druga połowa ubiegłego wieku, więc bardzo, bardzo dawno. A o tyle to jest istotne, że technologicznie wtedy się inaczej pracowało w dubbingu. To była taśma wideo, która przelatywała w tej nazad i miała tam jakiś czas startu, czas hamowania. I to były moje pierwsze kroki. Pamiętam, że trafiłem do studia, no młody byłem, młodym aktorem, stosunkowo młodym wtedy. Trafiłem do jakiegoś studia, gdzie rządziła bardzo uznana w środowisku pani reżyser dźwięku od dubbingu. No i przyznam szczerze, że dla mnie to było nadzwyczaj trudne. Nadzwyczaj trudne, no technologicznie to już wszyscy wiedzą, jak to wygląda, że to jest coś na ekranie, słuchawki w uszach i na uszach i w uszach oryginał tak zwany, czyli to jak postać mówi z ekranu, a jest jeszcze kartka i trzeba to zsynchronizować z tak zwanymi kłapami, czyli tymi, jak się usta ruszają. Nie chcę, żeby miał kłopoty. Rozmawialiśmy już z tym Brainardem od chemii, ale albo nas nie zrozumiał, albo nas olał. A Bennett wie, że nie jest łatwo się z nim dogadać. Ja chcę zdać, a to już akurat wasza robota, głupole. Dosyć. Pamiętam, że byłem naprawdę bardzo z siebie zadowolony, kiedy udało mi się trafić w te tak zwane kłapy, czyli synchronizować usta moje z tym, co na ekranie. I wtedy usłyszałem bardzo pięknie, panie Mirosławie, to teraz niech pan jeszcze coś zagra. Oni mają tajną broń. Magiczną miksturę. To ma być broń? No co ty, żarty sobie ze mnie stroisz? Nigdy bym się nie ośmielił. Ten ich druid sporządza napój, po którym nie da się ich pobić. Szczerze powiem, myślałem wtedy, że to nie dla mnie, że ja tego nie ogarnę. No ale bo kolejne próby jakoś daję radę. Potrafię teraz jednocześnie mówić, słuchać i czasem jeszcze coś zagrać. Dobrze, może udzieli paru odpowiedzi. Coś ty zrobił z Plutonem? Z Plutonem? Z okrętu podwodnego. Ukradłeś go. Przekazałem zostawić okręt tam, gdzie był. Chciałbyś, żebyśmy ci uwierzyli? Wierzcie, w co chcecie. Z racji charakterystycznego coraz bardziej głosu, bo z wiekiem on się robi coraz bardziej charakterystyczny, no to i charakterystyczne postacie. Myślę, że również idzie to równolegle z takimi wyborami, które dotyczą zadań wizualnych. No, czyli krótko mówiąc, bandzior albo ham, albo jeszcze jakiś taki. Tak jak cudnie! Tylko nie tak! Na dokładkę od czasu do czasu trzeba jeszcze coś zaśpiewać. Słuchaj! Jak ja śpiewam! La la la! La! Może się mylę, ale wydaje mi się, że mniej się wybacza głosowi niż wizerunkowi. Jakoś jak widzimy całość na ekranie i z tym głosem, to jednak jakoś próbujemy podświadomie choćby coś posklejać jedno z drugim, żeby to nie było takie fałszywe albo nieadekwatne. Natomiast jesteśmy wyczuleni, kiedy nie widzimy postaci, tylko mamy głos i ten głos określa nam postać i pozwala nam ją sobie wyobrazić. Wtedy jesteśmy bardzo czujni. Jeżeli coś w głosie jest fałszywego, no to po prostu się to nie skleja z naszym wyobrażeniem o tej postaci. Podobne nerwy czułem ostatnio przed pierwszym balem u kapitana. A ja mu mówię, to ma być ten rozbój? Zakasowałam go i sam mi oddał pugilares. Hej, dziewczyny, może wciągniecie mnie w swój wesoły świat? Z racji tego, że nie oglądam kreskówek dla dzieci od wielu, wielu, wielu lat, bo mi dzieci porosły i są już zupełnie dorosłymi ludźmi, to tych kreskówek raczej nie oglądam, bo nie mam kiedy. I bardzo byłem zdziwiony, że
skala, zasięg rażenia tego SpongeBoba jest taka... Byłem kiedyś w Nowym Jorku i zobaczyłem nagle sklep pod tytułem SpongeBob. I byłem zadziwiony. To wszystko można było kupić, włącznie z ubrankiem w kształcie sera i ubrankiem dla pana Kraba. Nie kupiłem. SpongeBob, będziesz musiał mi tu wszystko zorganizować. To dla mnie zaszczyt, szefuniu. Świetnie, oto środki. Panie Krab, rozciągnę tak tego dolara, że będzie skamlał o litość. Z całym szacunkiem dla panny młodej. SpongeBob, ja nie wiem, sam byłem zaskoczony, ale ja nie wiem, z 10 lat już robię. Naprawdę. To taka można powiedzieć, życiowa sytuacja. Jeśli nie pokonamy plemienia wody przed wschodem księżyca, wróg zdobędzie przewagę. Nie obawiaj się, w pełni panuję nad sytuacją. Zamierzam zlikwidować wpływ księżyca. Była taka fala produkcji japońskich, koreańskich, czy jeszcze jakichś. Nie wiem, to było napisane, że to są filmy dla dzieci, ale tam generalnie trzeba było się drzeć i zabijać innych. No i wtedy trzeba było jednak trochę podrasować głosa. A co to takiego bałwan? To Digimon z ich planety. Trudno to wyjaśnić. Jeśli to jest jadalne, to ja też poproszę. Nie, najfajniejsze w Śnieżkach jest to, że rzucasz nimi w innych. To gra, w którą się bawimy zimą. Rzucacie jedzeniem? Jednakowoż większość czasu w studio, jeżeli nagrywamy i dubbingujemy, podkładamy głos, to dotyczy to kreskówek, animacji. Ale są też filmy, tak zwane ludzkie, czyli fabuły, które z aktorami, które też trzeba udźwiękowić i sprawić, żeby mówili po polsku. Ja się specjalizuję w rolach Afroamerykanów. Widzę cię, ale jesteś bardzo daleko. Co się tu dzieje? Chodź, sam zobaczysz. Ukryłem, kogo się dało w starożytnej fortecy w lesie, ale jeśli garnizon się podda, będę musiał otworzyć Bifrost. Naprawdę chcesz ewakuować Asgard? Tam jest jeszcze chyba tak jak ja to rozumiem, że to nie zawsze musi być tak, że trzeba dopasować głos do głosu. Czasem i to wtedy lubię najbardziej, kiedy głos jest dopasowany do wizerunku, do obrazka, do tego, jak ta postać wygląda, a nie jak mówi. Armia czarownicy jest już blisko. Co rozkażesz? Wtedy tworzy się taka dodatkowa jakaś wartość, no się coś się sumuje. I wtedy bywa naprawdę, naprawdę ciekawie. On jeden mógł wejść do najwyższej komnaty, w najwyższej wieży. I dojrzawszy skąpany w miękkim świetle zarys delikatnej postaci, odsunąć zasłonę, za którą spała... Czego? Była też rola w Shreku, nawet chyba we wszystkich Shrekach. Królewna... Fiona? Skąd? Chwalić się Boga. A gdzie mnie czeka? Hajtnęła się była. Hajtnęła? Zali z kim? Tylko co nowy Shrek, to coraz mniej. Z tego co pamiętam, wilka tam zagrałem. Nikt się nie może do nas przyłączyć, dopóki ja się nie zgodzę. No, jak ci na imię, mały? Jestem Hat. A, było. I tam, tak, i tam, jeżeli dobrze pamiętam, byłem szefem psiej bandy. Tak? Coś takiego było? Widziałeś, jak nam tu fajnie i też byś tak chciał, nie? Tak, jasne. Sorry, ale ty jesteś kanapowiec. Jedną rzecz, właśnie to chciałem opowiedzieć, bo sobie przypomniałem. Jestem certyfikowanym... trochę w cudzysłowie, ale trochę nie, głosem, który w Polsce obsługuje maczetę. Halo? Halo? Co wy tam robicie? Nie wiedzieliśmy, że to ty. Skąd miałeś klucz? Zapomniałeś już, kto to zbudował? No właśnie. Jak dany trecho, to dzwonią po Zbrojewicza. Lordzie Vader, słyszysz mnie?
Tak, mistrzu. No, był Darth Vader, to już gdzieś tam opowiadałem, bo to była dość zabawna historia, bo trzeba było wziąć udział w dubbingu, w castingu na głos do Dartha Vadera. No i taki casting w dubbingu to jest naprawdę 5-minutowa historia. Się przychodzi, czyta się tam ze 3 linijki. Bez specjalnego napinania się, bo ktoś, kto potem gdzieś tam, na przykład w Stanach, na drugiej półkuli będzie miał cokolwiek do powiedzenia decyzyjnie na ten temat, no to jego interesuje tylko i wyłącznie głos, czy on jest podobny, czy niepodobny. A już nie jest w stanie wtedy usłyszeć, czy z tego coś jeszcze więcej wynika, oprócz tego, że jest podobny. No więc to bardzo krótka historia z tym castingiem. I w zasadzie od razu zapomniałem o tym. A po roku się odzywają i mówią, że jednak zostałem wybrany i że będę tym Lordem Vaderem. Gdzie jest Padme? Jest bezpieczna? Nic jej nie jest? No to pojechaliśmy do Budapesztu na nagrania. Samolot w jedną, samolot w drugą. A między samolotami wszedłem do studia na 10 minut. I głównie dyszałem. Dyszałem, a jak już była 9 minuta, to wreszcie padło jedno zdanie, które wypowiedziałem, wsiadłem w samolot i odjechałem. Nie możesz się wiecznie ukrywać. Równie niezdarni, co głupi. To od jakiegoś czasu pojawiły się gry komputerowe. Znaczy, mówię w realizacjach, w studiach dubbingowych. To jest trochę inna technologia pracy, inna technika osiągania tego ostatecznego efektu. Człowiek iluzja. Myślałem, że spotkamy się osobiście. To konieczne zabezpieczenie. Częste wśród ludzi wiedzących to, co my. A co konkretnie wiemy, ty i ja? Że nasze miejsce we wszechświecie jest znacznie mniej pewne, niż byśmy chcieli. Podstawową rzeczą wtedy, jak chodzi o osiągnięcie efektu pożądanego, jest to, żeby głos był zbliżony i barwą, i charakterem, ale niezwykle istotną rzeczą jest ten timing. Czyli to nie może tam wyjść po pół sekundy krócej albo pół sekundy dłużej, w związku z tym nagrywa się tylko do tego, co ma się w uchu. Oj, ty to zawsze byłeś skory do bitki, kowboju. Mam coś, co ci pomoże. Poprosiłem o przysługę i zdobyłem plany wikingów. No ja nie gram w gry. Nie mam czasu i chyba nie jestem z tego pokolenia, które się z automatu załapuje na granie w gry. A z racji głosu najczęściej jestem wzywany do strzelanek. Hej, kole! Moment, ja chwila, stary! Musiałem wziąć fajki! Ej, chwilonia! Te depieprzone wtorki, stary, zawsze takie popieprzone. Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! Mam parę takich ról, gdzie w ciągu jednej sesji nagraniowej zabijam 800 osób. 800 przeciwników. Albo jeszcze więcej. Krotok Jabard! Stój! Ciebie znać. Ty przyjaciel człowiek, złagodny głos. Przyjaciel, co zabić demon Kruszak. W tym jestem przypisany do postaci, które mówią strasznym głosem, najczęściej właśnie jakimś takim, albo drą się w niebo, pod niebo. To są właśnie jak strzelanki, sytuacje wojenne, czy jakieś tego typu. Czasem jeszcze do jakichś mrocznych ról mnie biorą. Że jak zejdę całkiem nisko, to wtedy jest jeszcze całkiem mrocznie. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Wiedźmin to mogę mieć problem z tym, kogo zagrałem w Wiedźminie grze. Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lochmuin, trafiłem na wielu, których się nie
Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Ale to... No tak. To rzeczywiście było trochę poświęciliśmy tej postaci uwagi, to trzeba ją było trochę dopieścić, pamiętam, że... Bo jeszcze wziąłem też udział w i serialu, i no w filmie naszym polskim Wiedźmin, to chyba jednak raczej tylko w serialu, bo potem w filmie okazało się, że moja postać, owszem, występuje, ale właściwie tak naprawdę to dwie dłonie, które kładą na pieńku dwa miecze. I to tyle się załapałem do filmów. W serialu chyba w dwóch odcinkach wziąłem udział. No więc tu mamy się spotkać z tym zesłanym przez Boga typem z brodą, aby mógł zlecić nam to niezwykle ważne zadanie. No nie wiem, czy akurat tutaj, w sensie czy na tym parkingu, ale ogólnie tak, właśnie tak to ogólnie rzecz biorąc wygląda. Była gra Chłopaki nie płaczą, powstała w Polsce i z tego, co się orientuję, to w tej grze tak naprawdę z filmu, z oryginału zagraliśmy tylko ja i Czarek Pazura. Cały czas nie mogę uwierzyć, że się z tobą bujam po tym zadupiu. No bez przesady, chyba raczej ja nie mogę uwierzyć. To ty mnie zastrzeliłeś. No Jezu, przecież to było dawno temu. Musisz być taki pamiętliwy. Tu dzień dobry państwu, kłania się Andrzej Grucha. Kto wiedział, że ten film w telewizji będzie obchodził 20-lecie? Nikt nie wiedział. Budżet był taki jak wszystkiego wtedy. To były lata 90. i skromnie było. No i się okazuje, że to kolejne pokolenie posługuje się tymi dialogami, że to jakoś funkcjonuje. No nie mówię o tym już, że do dzisiaj czasem odcinam kupony. Ja to mam szczęście, Hefalump. I zaraz mnie zje na pewno. Kłapouchy, nie jestem Hefalumpem! No i tak, bez znaczenia. Znosi mnie w stronę wodospadu. Zniknę na zawsze. Nie do wodospadu! Bardzo ciekawe, ja nie widziałem tego filmu, widziałem tylko to, co sam grałem, ale z tego, co widziałem, to bardzo, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawy projekt, żeby ludzie grali z postaciami z kreskówek, akurat w wypadku tego filmu. Bo trochę to jest jakby zapisane w tej historii Krzysia, nie? Który ma pluszowe zabawki wokół siebie, które ożywia. I tak nikt nie zauważy. No płyń! Wolę dryfować z wow, prądem. Nie martw się! Nie martw się. I tak nic nie poradzę. Trzymaj się! Uszy do góry! Uratuję cię! To się okaże. To jest też taka trudność, kiedy się wchodzi w ten... Jak muszę kogoś zastąpić w teatrze, nie mam tego żadnego z tym problemu. Podejrzewam, że gdybym musiał wejść, nigdy mi się to nie zdarzyło, za kogoś, kto z nienacka przestał grać jakąś postać w telewizji, czy w kinie, czy w filmie, też miałbym ten podobny problem, bo akurat Jan Prochyra robił to no przepięknie. Nie bardzo udany dom. Sam raz dla takiego nieudanego osła. Gdyby tego nie było, gdybym nie miał tego w uchu Jana Prochyry, to może byłoby mi łatwiej. Jest coś takiego, że podświadomie nie byłem w stanie się od tego uwolnić i próbowałem bardziej chyba go dogonić i naśladować, niż po swojemu go robić. Ale robota była cudowna. No, Kłapouchy, piękna postać. Cześć dziewczyno, spójrz na plusza, plusz przypomnij. A, bo jeszcze jest plusz, rzeczywiście. Z pluszem jest troszeczkę inna historia. No to jest stricte komercyjna sytuacja. Co? Jasny gwint. Nie czuję nogi. Ojoj. Jak widzę wizerunek tego misia na przykład na kiosku, bo tam się sprzedaje oprócz papierosów jakieś karty do telefonu, to w pierwszym ułamku sekundy tak jakbym siebie widział.
Ale to jest taka sytuacja, kiedy nagrywamy najpierw do jakiegoś takiego bardzo wstępnego rysunku historii, najpierw nagrywamy głos, a dopiero potem do tego głosu jest dorabiana animacja. To zresztą taka technologia się pojawiła jakiś czas temu i dotyczy to również filmów animowanych, kreskówek. Że najpierw tworzy się postać głosem, a do tej postaci, do tego jak ona już nagrała i zostało to zatwierdzone, dorysowuje się. I wtedy się wszystko zgadza, wszystkie kłapy, wszystko jest pięknie. Gratuluję ci efektów dźwiękowych. Jakbyśmy oglądali horror w Zoo City. Są takie postaci, o których no niestety muszę zapomnieć, bo idę potem do następnej roboty, gdzie trzeba zagrać kogoś innego. Chodźmy, skończymy rozmawiać na mieście. Nie bójcie się, chcę wam pomóc. Jestem Misterio i przynoszę wiadomość dla Spidermana. Nigdzie się przede mną nie ukryjesz. Nigdzie mi nie ucieknie. Sam byłem zdziwiony, jak zobaczyłem, że w takiej animacji o rybce, jak to się nazywało, takiej jednej ze słynniejszej. Hej, manna z nieba! Normalnie paluszki lizać. Hej, 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 proszę wam, to nasze miejsce, wynoście. Tam jakiegoś, znowu kraba, jednego chyba z krabów. Tam taka para krabów występuje. I nagle usłyszałem sam głos. No nie pamiętałem, że to robiłem. Krzyżyk na drogę! O, mam tu mniejszego! Cześć! Nie widzieliście mojego taty? Macie! Czekaj, wracaj! Jak już się dojdzie do jakiejś tam wprawy, to rzeczywiście to bardzo, bardzo szybko idzie. Jak się trafi jeszcze... Zawsze, znaczy ja nie wiem, jak mają inni. Ja mam taki, to... To dotyczy w zasadzie całej mojej roboty aktorskiej, że niektóre rzeczy bardzo mi leżą, od razu mi wchodzą. Coś jest takiego, to nie jest tylko kwestia barwy głosu, czy tam wyglądu, czy czegoś. Czasem po prostu łatwo idzie. Nie ma jakiejś męki przedzierania się, szukania. Czasem zdarza się coś takiego, że niby wszystko wskazuje na to, że to rzeczywiście może ja powinienem zagrać, a mi bardzo nie idzie.